Jesteśmy, proszę Państwa, w Banialuce. Tak. Przy okazji naszego wyjazdu i noclegu w Jajcach. Jest moc. Zahaczamy o Jajce. O Banialukę. I ruszamy na zielonym świetle. W Banialuce zatrzymujemy się przy prawosławnej katedrze Chrystusa Zbawiciela, zbudowanej w latach 1993-2004. Stoi ona na miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdowała się wcześniejsza cerkiew Świętej Trójcy. Przy wejściu do katedry, po bokach wejścia, widoczne są pozostałości tej cerkwi. Jest to druga pod względem wielkości świątynia kraju. Pierwsze lody na wczasa. Radusz ma Raffaello, tak? Filipek ma truskawkowe, czyli jagoda się nazywają. A wiśnija. Wiśnija. I jak wam smakują? Bardzo pyszne. Bardzo pyszne? Po krótkiej wizycie w Banialuce wyruszamy do Krupa na Wrbasu, czyli wodnych młynów, gdzie prowadzi piękna malownicza trasa wzdłuż kanionu rzeki Wrbas. W starożytnych młynach spędzamy pół godziny, napawając się pięknymi widokami oraz szumem wody. Można udać się wzdłuż rzeki Krupa do jej źródeł. W miejscu, w którym wypływa rzeka Krupa, można dotrzeć do innego miejsca wartego zwiedzenia, Strikiny Peciny, czyli tak zwanej jaskini wuja. My jednak odpuszczamy tę atrakcję, bo jesteśmy zmęczeni podróżą i marzymy o jak najszybszym zakwaterowaniu. To były wodospady, a teraz jedziemy na Jajce. Tutaj mamy autko, taki dziki parking. Chyba nie do końca taki dozwolony, bo tam 20 metrów wyżej był taki dziwny znak. Dotarliśmy do naszego apartamentu. Mama, co to ma być za jakiś krzywy? Bo on się odkształcił w samochodzie, wiesz, od ciepła. Ale on zaraz wróci do swojego stanu. Apartament mamy tuż przy samym wodospadzie. Pani właścicielka zaserwowała nam pyszne soczki. Piwo. Stąd nie widać, ale... I kawka. Polecimy dronem i nagramy wam ten wodospad. Pójdziemy, jak troszkę słoneczko się zrobi słabsze, to pójdziemy... Kościół śpiewa właśnie. Śpiewają. Jesteśmy przy Waterfall.
Jest power, nie? Tak. Królowo. Jajce to wyjątkowo malownicze miasteczko położone u zbiegu dwóch rzek, Pliwy i Wrbasu, gdzie znajduje się przepiękny 17-metrowy wodospad, chociaż niektóre źródła podają, że ten wodospad ma 23 metry. Wodospad ten to główna atrakcja i powód naszego przyjazdu do tej miejscowości. Zabawna nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od kształtu jajowatego wzgórza, na którym zostało ono wybudowane. W Jajcach można również zwiedzić twierdzę oraz basztę niedźwiedzią, ponoć największą tego typu budowlę w Bośni. W ujęciach z drona z góry widać kościół świętej Marii z piękną dzwonnicą świętego Łukasza, w której odbyła się koronacja ostatniego bośniackiego króla. Idziemy z drugiej strony wodospadu. Widzu. Teraz zobaczymy wodospad od góry. Prawda? Widzieliśmy go już od dołu. Wstęp kosztował 12 marek. Teraz idziemy zobaczyć go od góry. Jutro w ramach ciekawostki 14 sierpnia organizowane są tutaj skoki do wody z wodospadu. Będzie ciekawie. Tak. No to tam w ogóle nie ma sensu. Ale my już jutro wyjeżdżamy, jedziemy w Durmitor. Także 7 godzin drogi przed nami. I będziemy relacjonować na bieżąco. A jutro? Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy i jutro będziemy wyjeżdżać. Tak, jutro jedziemy dalej A szlakiem. A tu jutro będą skoki. Właśnie to powiedziałem. Aha. Tak cię słucham. No właśnie. Przyznałaś. Bo idę i myślę. A więc jesteśmy z drugiej strony. Wygląda to tak. Idziemy na spacer wieczorową porą. Fajny wieczór. Jak to po pani? Co robię liczka? Mamusia zamyka hotel. Idziemy na spacer. Co? No. Jak widzieliście, miałem bransoletkę. Tutaj był ten jeden kasyn, który mi ją sprzedał. Tak. I była fajna, bardzo fajna. I jeszcze jest. Idę właśnie dzisiaj znowu na spacer. Bardzo fajna bransoletka. Tak, tylko ten ma już się zwinął. Tak, i ten pan ma na imię dzing dziang 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 dziang, a po polsku to Józek. Po polsku Józek i trafił go pierun. To jest jego auto. Tak. Józka, szczerze, pierun. Tutaj jest bardzo polecane.
Polecamy pana. To jest to, żeśmy kupili pieska u niej. Zobacz, mam fajne teraz powodzonko. No bo mam fajne powodzonko. No bo tutaj byliśmy na wodospadzie, jak widzieliście. Mieliśmy tam zdjęcie. I ja też na mamusi fotografii, na mamusi aparacie zrobiłem zdjęcie, 3 zdjęcia tak, tego wodospadu. Będziecie mogli podziwiać. Tak, bo my wysłaliśmy te zdjęcia na filmik, a więc podziwiajcie. Filipku, no dance. Super. Idziemy na dyskotekę? Zuzia? Idziemy. Idziemy na disco? Tak? I tento. Popatrz, jakie tu centrum. Jaka ładna fontanna. Tak, podstawiam, że jak tu jest ciepło, to będzie przychodzą. No i cudownie wody. No i... Oplatałem. Wow. Taki fajnie! Mistrz! Mistrz! Wow. Ale mistrze! Ja mam potem trochę tego. Jeszcze raz, teraz sam? Tak na wprost idziesz. Taki, ale... Dobra, biegnij! Biegnij! Ja robię slalom! Slalom rób! Trudno. Brawo.